Kino. Witam Was bardzo, bardzo gorąco, moi kochani kinomaniacy. Dziś torturowana tylko dla kasy kolejna wersja gotyckiego thrillera Zemsty z 1994 roku. Wrona, znaczy przepraszam, kruk. What's the first thing you liked about me? Kruk Anno Domini 2024 jest katastrofą. To zły scenariusz, niespójna, niechlujnie zrealizowana fabuła. Kruk, czyli nieziemsko-koszmarne, pseudo-gotyckie Sterkus e Kakas. To płać nie było, żeby nie kalać waszych niewinnych uszek i duszek. Tak naprawdę nigdy i nikt nie potrzebował przeróbki oryginalnego Kruka w reżyserii Alexa Proyasa i z rolą zastrzelonego na planie zdjęciowym Brandona Lee. Your job will be to tell the rest of them that death is coming for them. To był prosto i konkretnie nakreślony scenariuszowo thriller zemsty z teorią spiskową w tle. Tyle i aż tyle. Proyas rozumiał znaczenie narracji, budowania silnej atmosfery i nastroju, opierając się na apokaliptycznej, inspirowanej gotykiem scenografii i gotycko-industrialnej muzie, która była chyba bardziej popularna niż sam film. The Cure, Stone Temple Pilots, Rage Against the Machine, Pantera, The Jesus and Mary Chain, Helmet i wiele, wiele innych. Mam to w głowie do dziś. Scenarzyści nowego Kruka postanowili się jednak napiąć i całą sprawę napisali Kruka po swojemu, że tak niby na nowo. Wybór, żeby zmienić oryginalną koncepcję, konfigurację w to coś, czego mam nadzieję nie zobaczycie nigdzie i nigdy, to tylko zmiana dla samej zmiany. Co zostało? Główna postać, czyli Eric Draven. Gra go tutaj Bill Skarsgård. Pokazany jest nam jako mroczny i ponury, ponieważ bierze narkotyki i ma tatuaże. Takie mroczne i ponure? Poznaje on piosenkarkę Shelly, graną w filmie przez piosenkarkę Twix. Poznaje ją w ośrodku odwykowym, łączą ich zarówno narkotyki, jak i tatuaże. Takie mroczne i ponure. A potem nasza para zakochuje się w sobie dzięki sile montażu w kilka chwil, dwie sceny i dwa bzykanka. A potem nie żyli długo i szczęśliwie. Ale Shelley ani mroczna, ani ponura w tej roli, tylko po prostu aktorsko beznadziejna, jest celem wielkiego złego, który podpisał diabelską umowę z filmowym producentem i Faustem, żeby niewinni ludzie robili straszne rzeczy. I przez tę cholerną umowę, za którą wszyscy aktorzy i twórcy wzięli oczywiście kasę z góry, miliony kinomaniaków będą cierpieć w ciemności i nikt nie usłyszy ich wycia i błagania o zwrot kasy i duszy. You were given the power of a god. But you're running out of time to save her. Kruk jest oparty na wielkim, melodramatycznym, wszechogarniającym romansie wszechczasów, tyle że ten nieudolny romans ma niestety siłę reklamy proszku do prania. Kiedy kruk będzie jeszcze bardziej krukowaty? Skarsgård jakoś daje radę, ale jego czajenie się i miny ponure i mroczne, jak zawsze, nie wystarczają, aby wypełnić kosmiczne dziury w tej bezdennej otchłani. Twix jest całkowicie zabójczo płaska. Nie daje nam absolutnie nic i modlimy się, żeby wreszcie ktoś się dopadł i It's love. Historia jest niestety niechlujna, trudna do śledzenia, a logika w niej jest niemożliwa wręcz do ogarnięcia. Oprócz tego, żeby było krwawo i łzawo. I na literę R. Obcy Romulus to przy tych kruczych odchodach, no to wręcz arcydzieło jest. Film Wrona, znaczy Kruk, zaszczytna ocena 2 punkty za dialog o kapliczkach i ograną, ale i tak niezłą scenę w operze, czyli orgię przemocy z baletem w tle a la John Wick, gdzie Kruka zabijają z milion razy, ale on twardy jest, nie miękiszon i jest niezniszczalny.
Więcej o tym czymś nie chce mi się gadać, szkoda czasu, ale już teraz namawiam Was na zupełnie coś innego. To duże i mocne zaskoczenie. Phones, please. Wait, for real? It's just better without phones. I hope it's okay. This is my favorite one. I think I'll survive. Film Pussy Island, dla niepoznaki nazwany niestety innym tytułem, czyli Blink Twice, mrugnij dwa razy. Ale clue jest znane chyba wszystkim na świecie. Słynny multimiliarder i jego przyjaciele, prywatny odrzutowiec znany jako Lolita Express i prywatna wyspa znana jako Pussy Island, na którą zaprasza się młode dziewczyny, na tak zwane RR. Znaczy relaks i rozrywka. I've turned under my nails and I don't know how I got there. Are you having a good time? It's a really special place. Something's making us forget. Where's Jess? Who's Jess? A R jak recenzja kinomaniaka tego filmu już za niedługo.